Już za kilka miesięcy ponad 90% ulicznych lamp w suwałkach będzie energooszczędna. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na drugi etap inwestycji polegającej na wymianie opraw oświetleniowych. Na miejskich ulicach jest około 6200 punktów oświetleniowych. Ponad 3500 jest już zmodernizowanych. To efekt pierwszego etapu wymiany, na którą miasto wydało około 3 milionów złotych. Teraz Ratusz ogłosił przetarg na kolejny etap. Plan przewiduje, że wymienionych zostanie blisko 2200 opraw. Jak przewiduje magistrat, na tę część wydane zostanie ponad 2 miliony 700 tysięcy, przy czym z miejskiej kasy będzie pochodziło około 850 tysięcy złotych. Prawie 2 miliony złotych dołoży do inwestycji Unia Europejska.